Witajcie z tej strony Dragon w kolejnym odcinku z Hardzwałem Szary na Matekis Case Redux jako Zedykat Ameryki. W ostatnim odcinku skończyliśmy na tym, że w sumie tutaj prowadziliśmy wojnę, która wydawała nam się ciężka, po czym okazało się, że w sumie mogliśmy przez Gujanę wejść i słabo poszło. Zapytałem się Niderlandów, czy tutaj by nie bardzo chętnie by tutaj nam nie oddali to wszystko. Ale nie chcą, więc w tym odcinku będziemy atakować Panamę. Tak. Musimy jakoś to zadośćuczynić. Tutaj sobie weźmy w takim razie tych do wojny. I tak naprawdę... Panama to znaczy, że jesteśmy z nimi w wojnie, ale... Wiecie, ani to nie jest jakaś mega trudna wojna będzie z nimi, więc... Więc nie... Nie przyzwyczajajcie się do mojej przegranej. Jedyne co, to teraz musimy po prostu bardziej ulokować gdzieś naszą flotę i tyle. Dobra, więc w międzyczasie zauważyłem, że w sumie możemy wykorzystać niektóre rzeczy do badania innych Mio. W sumie to byłoby normalne. No więc to powoli sobie porobimy. Tutaj widzę, że trochę nam się ominęło. Więc oprócz tego, jak to wyłączymy, to już nic nie mamy, więc... W sumie jest ok. No i powoli będę musiał tutaj poszukać sobie jakichś rzeczy do badania, jakichś innych badań, bo nie jest jakieś to mega trudne. Tutaj sobie będę robić podpociągi to. Więc tak, bierzmy sobie tutaj wszystko bardzo chętnie, więc tam wszystko się zgodzimy. A my tutaj powoli pokonujemy Panamę. I kto to jest? Dlaczego ty masz Panamę? Why? Teraz poczekamy sobie, jak tutaj ktoś przyjdzie i to odbije, bo dosłownie nie wiem po co on ma tą Panamę. Okej, oprócz tego jeszcze tych zaatakujemy, oni nie są niczym w sojuszu, ten gościu. Więc musimy po prostu poczekać, jak Kostaryka tutaj wszystko przejmie. Jak Kostaryka coś przejmie, no to wtedy się zajmiemy. W międzyczasie nam się te dywizje ćwiczą, więc to jest fajne. Więc tak, powoli tutaj sobie ogarniamy. Tutaj muszę sobie oczywiście zająć się tym, bo mamy na przykład to Caponian Economics, co trochę na minusu daje, ale musimy najpierw przejść, żeby później coś zyskać. I czy coś tutaj mamy ciekawego? Szczerze, no nie mamy. Więc sobie włączmy. No i możemy wreszcie przejść na More Economics, to tylko będziemy mogli zrobić, czy... A nie, nasi przeciwnicy są zbyt słabi. Super rzecz, kiedy twoi przeciwnicy są zbyt słabi i dosłownie... O! Pokonaliśmy ich! Nawet nie zauważyłem, kiedy... Przełamaliśmy przez jedną prowincję, po czym wszystko padło. Okej, w takim razie, gdy to już mamy, wysunę was tutaj i... To jest najciekawsze, oni tutaj porobili tak ten region, jest tak ładnie porobiony, a i tak kończy się na tym, że przychodzi ktoś taki duży jak ja i wszystko zjadam, więc heh. A, nie możemy was zatem. A, ma się was. Dobra, w takim razie przygotowujemy się na dosłownie inwazję morską przez całe morze. Więc tutaj mamy coś... Desantujcie się. Tutaj. Boom. I jeszcze jedną armię weźmiemy sobie. I chyba jak ich pokonamy, to dosłownie to jest koniec ich, więc... Nie powinno być aż tak źle. O, widzę, że ktoś tutaj nam zaatakuje. Naprawdę chcecie mnie atakować, tak? Naprawdę? A możecie... Chodzi o to, że chcę... A, nie mieli... Wow, nie mieli na tym rozkazu. Super. Dobra, więc tutaj wysyłam was. Brońcie moich terenów. Tego nie musicie bronić. Brońcie moich terenów. A wytopcie wszystko. Mohohoho.
Będzie się wszystko topić. A wy w sumie... Będziecie bronić. W ogóle na rozkaz dostaliście? O tak. O i... nie powiem, trochę topią tutaj. No nie powiem, trochę moje łodzie podwodne topią. Okej, okay. Ogarniamy kolejną rzecz. Dobrze. A nie ma tutaj, wow. Tutaj możemy sobie dobić do tego, ale chyba to będzie ostatnie dobijanie. Więc jak to wygląda z tym? Macie 57 dni. Szczerze, możemy poczekać. W międzyczasie sobie wszystko pogarniamy. Tutaj sobie trochę doktrynek porobiłem do tych, więc to też jest plus. Jeżeli chodzi o samoloty, to... W sumie nie wiem, gdzie je wysłać. No i dalej, co tutaj? No, czekamy po prostu. Tyle. No, jak wam jedzie? naprawdę, tutaj jest teraz czas czekania. To jest jeden z najnudniejszych czasów. Dobra, tutaj chodzi o to, że... chcę jakieś fajne. Mamy tutaj Infantry Tank lub Fast Tank. Szczerze powiem, będę brać Fast Tanki. Ostatnio sobie zrobiłem takiego derpa, że dosłownie zastanawiałem się nad czymś, co nie musiałem się zastanawiać, więc tak. Tutaj wszystko sobie wybustujemy. To Mio, bo dosłownie po co inne Mio wybustowywać, jeżeli jest takie same. No normalnie to oczywiście no, powinno być inne nieco, ale w większości to jest to samo. Więc no. Ja w swoim modzie odblokowałem wszystkie Mio, że można sobie je wziąć. Więc nie powiem, tutaj nie jest jakieś mega trudne. Dobra, na razie nie. Co tutaj jest? Tutaj chodzi o to, żeby to usunąć. O, no już jest na plusie. Dobra, nice. Więc to nie jest jakieś takie... Nie powiem, to jest fajne. Ale z drugiej strony to jest takie na samym początku małe liczby. No. No po prostu to jest takie typowe, że z czasem się rozwijasz. Dobra, teraz nasz dosłownie cała flota płynie. O, i tutaj jeszcze zrobiła. I w głównej mierze chodzi o to, żeby po prostu znaleźć coś do tego. Dobra, to sobie weźmiemy. Is railway artillery, to sobie weźmiemy to. Weźmiemy sobie to. Armor. No, czyli tyle w sumie. No tak, to mamy już 11 poziom tego. Dosłownie już nie powinniśmy jakoś mega z tego korzystać, bo po co? Ale jeżeli chodzi o artylerię, to w sumie nie mamy jakieś. Mamy tutaj mega dużo. Mamy tych. Ale to jak mówię, to jest zazwyczaj to samo, więc... Jeżeli mają coś innego, to... Na przykład mógłbym sobie to robić, na przykład, nie wiem, pod antytanki. Więc mogę teraz sobie po prostu coś zrobić pod antytanki. Ale tutaj sobie wspieramy nasze American Locomotive Company. Chociaż wcześniej w evencie nie wspierałem ich. A czekamy, tutaj coś jest, ale nie wiem, czy oni są przygotowani na 15 Marinesów. Plus jeszcze tutaj, że tak powiem, bombard artyleryjski. No nie sądzę, żeby byli przygotowani. 15 Marinesów. No jak gdy tutaj już wszystko mamy, to dosłownie usuwamy to i wysyłamy tych. A was możemy wysłać jako Strike Force na cały ten wszystkie morza świata. No tych tak naprawdę w sumie moglibyśmy wysłać resztę. Podoba mi się, że głupio to zrobiłem. Podoba mi się, że Marines w sumie też można wykorzystać jako takie trochę do walki w dżungli, bo oni mają takie bonusy. Ale myślę, że to jest bardziej zrobione pod
pod małe państwa, bo dosłownie większość czasu nie walczycie w dżungli, tylko walczycie w górach. Więc no, zacznijcie tutaj walczyć. Pytanie jest, czy na boki się rozchodzicie. Rozchodzicie się na boki. No i w sumie to też, co to czyż możemy zrobić, to dosłownie włączyć. A nie mam tego. Chciałem powiedzieć włączyć to, ale dosłownie to robiłem teraz. Okej, okay, sway the unions. Tak, związki nie są ważne. My jesteśmy związkami. I nie powiem, nawet nasza regularna armia nie weszła już. Już trochę słabo im to idzie. Okej. Okay. Tu, tu, tu włączamy, a ty. Czy jakąś pracę nie masz? Tutaj. Podoba mi się, że tutaj wszędzie możemy ją wysłać. Tak będziesz bardzo z otoczeniem się zgrywać. Mamy tutaj badać to. Więc może przeciwko wam będziemy badać. Dobra. Więc powoli tutaj przejmujemy wszystko, nie boję się. Naprawdę Ameryka po II wojnie secesyjnej jest mega wykurzona, więc się nie dziwcie, że tak jest. Was sobie damy tutaj. Potrzebujemy do tych już czterech tutaj robią, więc nice. Tutaj wszystko dobrze idzie. Mamy kolejne dockyard, więc mamy już tutaj. Możemy sobie robić to i niestety nie możemy sobie wybrać innej, tylko musimy to. Okej, okay, w takim razie was wyślemy do tego. Tutaj nie powiem, trochę... No, trochę słabo tutaj poszło, ale macie tutaj połączenie. Są już nasze dywizje. No to my możemy tą czerwoną armią pójść tędy i już mnie wejść tutaj. Okej. Okay. A wy możecie dalej iść tędy. Tutaj jak coś, jakieś małe rzeczy się nam pojawiają. Mamy coś do powietrza, ale powiem szczerze... Raczej tutaj lotnisk nie będziemy mieć. No później sobie wykorzystamy tutaj te tereny budowy. O, już się nam coś tam zrobiło. To mi się podoba. Zgaduję, że tak, to mio. Dobrze, bo akurat to chcę sobie szybko rozwinąć. Tutaj modern, to musimy oczywiście mieć jedno z tych, więc nie jest jakieś problematyczne, ale tutaj... teraz tutaj jak mówiłem, tutaj sobie pójdziemy w to. To chciałem. Więc tak, idziemy w to. Jest pytanie fuel usage czy max speed. Myślę, że max speed będzie lepsze. Defense. Tutaj musimy mieć tylko to, więc nie jest jakieś trudne. Tutaj musimy mieć wszystko, więc to, co tutaj mamy, resource plus armor, pójdziemy. To i to. No i mamy całą kolejkę zrobioną. To, co jeszcze powinienem zrobić, a zapomniałem, to jest wejście w każde i sobie ustawienie. Tam akurat mamy taki jeden fajny na samym końcu, więc sobie je wszystkie na samym końcu to odpalę. Więc to mam już politykę włączoną. A w międzyczasie tutaj możemy coś wybudować, więc jeszcze reaktorów nie możemy wybudować, to już słabo. Myślę, że wielki projekt ze stoczniami się zacznie. Po prostu uwielbiamy dostawać milion stoczni. A oprócz tego to możemy w sumie Kanadę też, bo to już jest, wiecie, nasza ojczyzna nowa. Więc możemy sobie już Kanadę tutaj wziąć. Tutaj też zapomniałem tych regionów. Okej. Okay. I co tutaj jest? Tutaj możemy wykorzystać to, ale... myślę, że to nie jest aż takie proste. I tak, wracamy tutaj, ponieważ mamy o to. Więc ja chcę sobie to wziąć, żeby już wykorzystywać do walki. Ktoś chciał się zdesantować, ale słowo mi poszło. Armia czerwona w ogóle nie ma żadnych
Znaczy się ma, tylko że dosłownie znika w chwili. Opór. Medium. Dalej robimy. Już drugi poziom, wow. Ale ciśniemy to. Tutaj widzę, że Guringie wspieramy, więc to też jest fajne. Wspieranie Guringi jest znakomite. Guringie w ogóle ma wojnę z tym. Dzięki temu, że to z tym nie wypowiedziało wojny, to jeszcze żyje, więc nie powiem, jest ciekawie. Dobra, tutaj sobie może włączmy. Na wszelki wypadek, gdyby ktoś chciał z nami właśnie, że tak powiem, spróbować pójść. Wy jesteście tu? Jesteście, dobra, zaatakujcie tych. Dosłownie od góry ich odetniemy, więc nie jest jakieś... Oni są skazani na śmierć, więc się nie boimy. Tutaj jest szczerze już chyba już jakiś opór, bo dosłownie nie idą do przodu. A nie, po prostu nie idą do przodu, bo jest tutaj zbyt dużo regionów, zbyt dużo prowincji. Możemy od razu pójść na to, ale myślę, że to nie jest jakieś ważne. Dobra, w takim razie dalej kontynuujemy. To musimy mieć Mass Collectivization. O, tutaj. To jest do tego? Tak, dziwne położenie, ja powiem. To zostawmy sobie. Raczej to nie jest jakaś decyzja poważna. Myślę, że może to być zbyt mało jednostek, szczerze powiem. No pytanie jest takie, czy... Kogo musimy pokonać? Musimy was pokonać dosłownie. To będzie koniec. No nie powiem, ciekawie. Bo ich, żeby pokonać, to musimy tylko wejść do Algieru. No nie powiem, trochę słabo. W ogóle Rosja trzyma się. Dawno nie robiliśmy sprawdzenia, co się dzieje z Rosją. Rosja się trzyma. Trzyma się dobrze. No nie powiem... Żaden z tych nie ma do Rocket Artillery, więc... Więc nie powiem, raczej nie będziemy robić pod to. Bardziej będą robić pod antitanki. Dobra, w takim razie... No, nie powiem... się rozpadło, widzę. Tak, Ententa poległa. Chciałem sprawdzić, czy coś tutaj mamy, ale nie mamy już. Dobra, więc to robimy. Kolejny poziom. I pokonaliśmy ich. Nice. Rush Outer. Wow. Ich mamy? Nie powiem. Nie spodziewałem się. O, nie możemy statków wszystkich. I tu jest słabe. A widzieliście, jak dużo zrobiliśmy. Szczerze powinienem zrobić na odwrót, bo te lepsze statki są na górze. Okej, okay, więc bierzmy wszystko, co możemy. No tyle powinno wystarczyć na razie. I zobaczmy w takim razie, co możemy. W sumie my mogliśmy tutaj przyjąć to. Pytanie jest takie, czy ktoś walczył z Rajem? Że tak powiem, bo my nie mamy nic tam na niego. Szczerze powiem, nie widzę. Pre-Save Federation, dobra. Więc wy bierzecie całe to. Gratuluję. Dobra, dalej Kosteryka. No, w sumie to my bierzemy. No i resztę, no to w sumie my powinniśmy wziąć. Tutaj ktoś z wami walczył, no w sumie wy walczyliście, ale nie powiem. Dobra, pytanie jest, czy zobaczą gdzieś Francję. Jest. Więc wy weźmiecie to. I to powinno wam wystarczyć. A my resztę. Wiem, że to trochę wygląda... Jak powiem, jakbyśmy ich wykorzystali, ale dosłownie my wszystko zrobiliśmy.
Obyśmy dobrze to dali wszystko. Okej, okay. W takim razie koniec. A nie. Statki. I teraz koniec. A część statków zostanie zatopiona. To należy do Francji. Więc gratulacje. A my nadal jesteśmy w wojnie z Portugalią. I jesteśmy w wojnie z Portugalią. Okej, okay, a z wami nie jesteśmy. No. Mówi się szkoda. W takim razie my wyślemy jednostki do Liberii. Bo wspólnie tam jest. I jest pytanie, czy wy nie jesteście w wojnie z... Nie, nie jesteście w wojnie z Kulingą. Więc w takim razie my się zdesantujemy. No, powinniśmy zrobić sobie desant, ale na razie tymi dywizjami zaatakujmy Liberię. The Great Purge. To sobie zmieńmy w takim razie. Dobra, w takim razie sobie zobaczmy, co tutaj jest. To wykorzystajmy w takim razie do budowy tego Mio. Jak mówiłem, to będzie nasze Mio pod antitanki. No i mamy tutaj sporo rzeczy, ale wystarczy, że sobie tylko niech nam te dywizje przyjdą. Jak już nam tutaj przyjdą, to powinniśmy sobie poradzić dosłownie, bo to nie jest jakieś, nie wiem, wojna na śmierć i życie. Aha, co się stało? A, my powiedzieliśmy wojnę tym! Dobra. Na szczęście, dosłownie, możemy poczekać chwilę. Okej, okay, super, wypowiedzieliśmy wojnę teraz całemu światu. To jest zawsze fajnie, kiedy się wypowiada wojnę całemu światu, przez przypadek, bo się zaatakuje Liberię. Okej, okay, w takim razie ja tutaj będę kończył w następnym odcinku po prostu. Znaczy się w następnym odcinku. Pomiędzy odcinkami sobie tutaj ogarnę, bo muszę powysyłać dywizję, nie wiem, tutaj powysyłać, tutaj gdzieś powysyłać, żeby Amazoni powoli mi przechodzili. No ale tak to wszystko tutaj na razie fajnie wygląda. Więc był z wami Trehol w Hardline 4 aplikacji Case Redux jako Syndykat Ameryki. No to cześć!